Halo, halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Strojny i dzisiaj chciałbym w tym filmie pokazać Wam, w jaki sposób możemy szybko zrobić dostęp na nową wyspę z najnowszej misji Galfen and the City of Gold. Oczywiście wymagany 250 poziom, żeby sobie to uzyskać. Dostęp opiewa w nowego bossa, gdzie możemy sobie bestiarkę nabić. Nowa bestiarka, w tym jeden potworek, który ma 50 punktów czarmowych, więc naprawdę warto, oraz nowy addon. Dostęp zajął mi około godzinę. Na pewno, gdy będziecie się posługiwać tym filmem albo innym spoilerem, zajmie Wam to szybciej. Myślę, że w około 30 minut idzie się z tym wyrobić. Zapis streama tutaj jest przed Wami. Wszystko będzie przyspieszane, omawiane na bieżąco. Także do dzieła. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy pójść na Port Hope, najlepiej do tego miejsca, gdzie jest statek obok Grizzly'ego Adamsa. I tak jak teraz na mapie możecie zobaczyć, kierujemy się dokładnie w to miejsce. To są ruiny, gdzie musimy stanąć na jednym SQM-ie i wtedy rozpoczyna się misja. No i dobra, jeżeli podeszliśmy już do tej statuły i pokazał Wam się ten biały napis, w tym momencie udajemy się na Roszamul do NPC-ka o nazwie Sandomo. Znajduje się on w namiocie na mapie pokazany w tym miejscu. Rozmawiamy z nim, pisząc do niego he, door, yes, grandfather, key i diary. Oczywiście wszystko macie napisane na ekranie. W razie czego, jeżeli nie rozumiecie mojego anglika, możecie sobie po prostu przepisać. No i dobra, jeżeli dostaliśmy od Sandomo część klucza oraz pergamin, to w tym momencie kierujemy się na foldę, dokładnie w tym miejscu zaznaczonym na mapie, i musimy kilofem wydrążyć dziurę pomiędzy dwoma ozdobionymi kafelkami. W momencie, gdy udało nam się już wydrążyć tą dziurę, wchodzimy na dół do środka i wyciągamy ze szkieleta, który jest na dole, drugą część klucza. Jeżeli mamy już drugą część klucza, w tym momencie udajemy się na Oramont, żeby odnaleźć trzecią część klucza, ale od razu weźcie sobie z depo 5 gwoździ, 5 nailsów, bo one się przydadzą za chwilę. W tym momencie na mapie możecie zobaczyć, w którym miejscu szukamy kolejnej skrzynki, z której wyciągniemy sobie kilka desek. Będziemy łączyć właśnie te gwoździe oraz deski, żeby zbudować tratwę i przetransportować się na małą wysepkę, z której wyciągniemy trzeci fragment do klucza. Żeby zbudować tą tratwę, musimy stać dokładnie przy tej skrzynce, z której braliśmy właśnie te deski. W innym miejscu nie uda nam się zbudować tratwy, ale w momencie, gdy już połączymy gwoździe i deski, to możecie zobaczyć, że na dole przy brzegu pojawiła się tratwa, którą klikamy prawym przyciskiem myszy. W momencie, gdy jesteśmy już przetransportowani na wyspę, widzimy ciało Dragona, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i powinna nam się pojawić trzecia część klucza w naszym backpacku. I w tym momencie, żeby połączyć te trzy elementy i stworzyć jeden klucz, musimy po prostu jeden fragment połączyć z drugim i już się wszystko łączy. Niezależnie, czy to będzie pierwszy z trzecim, drugi z trzecim, czy drugi z pierwszym. I w ten oto sposób właśnie uzyskaliśmy dostęp na nową wyspę. W tym momencie wracamy sobie na Tikwandę, na Port Hope, do tego miejsca, w którym na początku zaczynaliśmy tego questa, i po prostu klikniemy prawym przyciskiem myszy na ten posąg i przetransferuje nas na tą nową lokację. I teraz tak, w tym momencie możecie zobaczyć na ekranie mapkę, jak sobie dojść na bossa. Od razu mówię, że na tym bossie nie robimy nic innego, tylko bijemy go. Po prostu uważajcie na lawę, która będzie się pojawiać, bo ten bossik ma 4 stage'e i za każdym zabiciem jego pojawia się na tej arenie coraz więcej lawy. Lawa potrafi uderzyć za 2900, 2500, więc na tych 250 levelach, jak będziecie sobie robić ten dostęp, to po prostu uważajcie tylko i wyłącznie na te lawy, a reszta bossa naprawdę prosta. Za każdym razem, gdy pierwszy raz zabijemy tego bossa, dostaniemy item, za który będziemy mogli sobie zrobić addon. Wygląda on jak ten item, gdy robimy dostęp na katedrę. Taki jakby misiek, cholera wie co to jest, czwarta pozycja w backpacku na górze. Gdy sobie go weźmiemy, wystarczy, że klikniemy prawym przyciskiem myszy, no i już addonik będzie w naszej postaci.
Prezentuje się on w ten sposób i tak osobiście taki suchy jakoś nie przypada do gustu, chyba wolę swój klasyczny, ale zawsze to wiadomo, jeden addon więcej. No i w tym momencie mamy już tak naprawdę dostęp na bossa, dostęp na tą wyspę i możemy sobie również pochwalić się nowym addonem, więc trzy rzeczy mamy odhaczone. Aczkolwiek jeszcze chciałbym wam pokazać jedną sprawę, to znaczy jak sobie szybko zrobić bestiarkę na 50 punktów czarmowych. Wystarczy tylko 5 potworów do zabicia, ale jest pewien myczek. W momencie, gdy jesteśmy już na tych ruinach, teraz możecie zobaczyć mapkę, w których miejscach są ogniska, bo jest to bardzo ważne. Są 3 ogniska i przy tych ogniskach właśnie będziemy musieli sobie sprawić, żeby te mobki, które musimy wbić do bestiarki, się pojawiły. Nie wiem, czy faktycznie ten mechanizm tak działa. Jeden z widzów mi to po prostu napisał na czacie, żeby jak najwięcej mobów podlurować sobie pod te ognisko i pojedynczo je wybijać. Nie wszystkie na raz, a pojedynczo. I w tym momencie powinno nam się rozpalić ognisko, powinny się pojawić potwory najpierw o nazwie X-Churaskan. A w momencie, gdy już wybijemy tą klatę, powinien nam się pojawić jeden potwór o nazwie X-Abhututu. I właśnie ich potrzeba 5 do bestiariusza, żeby zdobyć te 50 punktów. No i tak wygląda cały ten dostęp, jeżeli chodzi o tego questika. Jeżeli wam się taka forma spoilera podoba, jeżeli chodzi o omawiane questy czy też misje, piszcie w komentarzach, być może więcej się tego pojawi na kanale. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Trzymajcie się i sympatyczne kurwa papa. A, no i wbijajcie na streamy na Twitcha, codziennie od godziny 8 do 14.